Natomiast jest to tragedia dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. To, co się stało na posiedzeniu Sejmu, świadczy o tym, że naprawdę wielkimi krokami zmierzamy do tego, aby praworządność została tylko na papierze i nie była realnym słowem, które funkcjonuje w naszym państwie, ani systemem prawnym, który funkcjonuje. To już nie są rządy prawa. To naprawdę jest już działanie pod dyktando partii rządzącej, która to prawo niszczy i praworządność również.